takim. Gramy pani Totką, pan nie śpi. Patrz pan, jaki chytrus. Napadamy. Tak uczę. Wygrana z następnym wygraniem tempa. Wymiana z następnym wygraniem tempa. Oj, 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 oj. Wymiana z następnym wygraniem tempa. Odbieramy skoczkowi. A teraz i to rozumiem. Jak tu grać? Królem go się nie obra. O, ho, 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 gońcem. I gdzie kuni się? O! Patrz pan, jaki chytrus. Tu się można władować. A można wyjść gońcem. Co lepiej? Co lepiej? Na punkt. Ajajajaj, podstawiłem piona. Podstawiłem piona, ale jestem cienios. Trzeba było grać goniec C5. Zmęczony jestem. Panie Edmundzie, pan jest w gotowości? To pan się szykuje, bo pan Daniel i zaraz pan. Podstawiłem tu tego. Prawda, jakiś szach jeszcze jest. No dobra, to pan mnie wywoła odpowiednim kolorem.
Grasz jest zbić konika. To co ja nie mam wieży na C1? Ja myślałem, że mam wieżę na C1. Na C8. Jeszcze nie przegrałem. Człowiek ma pecha w życiu, to ma. Może pionka odbije 2, 4, 6. Jednego odbije, to żyje. Przyspieszamy. Odbije go. Nie wiadomo, czego odbijemy. Po gońcu tu mogę nie odbić. Pan Edmund mnie wywołał, no to może z panem Edmundem chociaż wygram. O! Mówiłem. Ci młodzi teraz ostro grają. No wieżą trzeba. No co jest? No bije pan wieżą, panie Totko, mi co? Nic nie widzę. Nic nie widzę, panie Totko, po biciu wieżą. Dziękuję.